Witam serdecznie. Jacek Balkan to jest Motodziennik w piątek. Zapraszam na program, a dzisiaj zaczynamy od odpowiedzi na pytanie, ile paliwa po wykorzystaniu energii elektrycznej zużywa Chevrolet Volt. Na razie nie wiadomo. Wszystkie oficjalne dane podawane przez producenta, koncerny General Motors uwzględniają naładowane akumulatory, pozwalające na przejechanie 40 mil, czyli około 65 km. Pozostały dystans auto przejedzie korzystając z silnika elektrycznego, ale prąd będzie produkowany przez niewielki silnik spalinowy, który pełni rolę prądnicy. Deklaracja spalania na poziomie 1 litra na 100 km wygląda pięknie, ale wynika z niej, że na brakujące do setki 35 km potrzebny jest 1 litr paliwa, ale podawany zasięg, 640 km na w pełni naładowanych akumulatorach i na pełnym 30-litrowym zbiorniku paliwa wskazuje na coś innego. Na spalanie na poziomie 5 litrów na setkę. Sprawą tą są też bardzo zainteresowane amerykańskie media. Auta udostępniane od czasu do czasu nie pozwalają jednak na dokładne zbadanie tematu. Chociaż jednemu dziennikarzowi udało się sprawdzić, że gdy prąd się skończył i włączył agregat to na przejechanie 25 km auto zużyło 2,2 litra paliwa, czyli niecałe 9 litrów na setkę. Koncern General Motors zakwestionował te wyniki. Przede wszystkim dlatego, że auto nie było jeszcze gotowym i końcowym produktem, a poza tym, po zakończeniu przejażdżki, w akumulatorach było prawdopodobnie jeszcze trochę prądu. Chevrolet Volt jest bardzo ważnym autem dla całego koncernu GM, jednak ważnym głównie wizerunkowo pieniędzy z tego przynajmniej w pierwszym okresie nie będzie w ogóle. Co innego, bardzo udany, choć w Polsce bardzo niedoceniany Chevrolet Cruze. Ta koreańska interpretacja auta kompaktowego nie jest jeszcze dostępna w Stanach, ale pojawi się już niedługo, pod koniec września, jak się będzie sprzedawana dawać na razie nie wiadomo, choć pewne jest, że ta premiera przyczyni się, i to bardzo, do wzrostu sprzedaży Toyoty i Hondy. Jakim cudem, według ujawnionych wczoraj informacji, władze koncernu poprosiły każde z 3000 punktów dealerskich o zakup najpopularniejszych japońskich kompaktów, czyli Civica i Corolli, po to, by klienci mogli sobie wszystkie auta porównać i przekonać się na własne oczy, że to krus z tej trójki jest najlepsze. Z ciekawych informacji ostatnich dni warto odnotować jeszcze jedną, choć nasze rozwiązanie problemu egzorcyzmy chyba by nie Pomogło. Co innego, akcja przywoławcza. Tę ogłosiła właśnie firma Ferrari, która przyznała, że palący problem związany z 458 Italia istnieje. Chodziło o niewłaściwy i nieodporny na działanie wysokiej temperatury rodzaj kleju, którym przymocowano osłonę termiczną. Wszyscy, których auta spłonęły, dostaną nowe, a ci, którzy ciągle na swoje wymarzone Ferrari czekają, dostaną już poprawioną wersję. Na koniec pora zdradzić tajemnicę luksusowej limuzyny z chińskimi częściami. Tym autem jest najnowszy Jaguar XJ. Na pełną recenzję tego samochodu. Z 5-litrowym silnikiem V8 zapraszamy w najbliższą niedzielę do Radio Tok FM. Zaczynamy od 17.00. Polecamy, gdyż to pierwsze i chyba jedyne auto zaprojektowane w tak specyficzny sposób. Dla przykładu kierowca mierzący 1,80 m, siedzący za kierownicą, trzyma lewy łokieć na podłokietniku, a prawy w popielniczce. Na kolejną porcję motoryzacyjnych nowości zapraszam Państwa już w poniedziałek, a dzisiaj przed nami już tylko spotkanie z samochodem tygodnia. Tym razem mamy dla Państwa coś niesamowicie szybkiego. W dalszym ciągu, mimo że od premiery minęło 17 lat ładnego, ale niestety dość drogiego, przynajmniej w zakupie. Czwarta generacja Toyota Supry pojawiła się w 1993 roku. Auto bazowało na pierwszej generacji Lexusa SC. Jednak Lexus był dla ludzi starszych, był bardziej prestiżowy i miał rywalizować z BMW 850 czy Mercedesem sl em a supra miała być japońską odpowiedzią na auta włoskie, na przykład Ferrari. Czy się udało? Z jednej strony chyba nie bardzo supra w podstawie wersji miała zaledwie 220 koni, ale odmiany doładowane były dużo sprawniejsze. Bardzo popularne Twin Turbo miało już 280 koni na rynku japońskim i 320 na europejskim i amerykańskim. Taki samochód rozpędzał się od zera do setki w 5 sekund, o pół sekundy szybciej niż Ferrari 348 i miały 6, a nie 5 obiegową skrzynię biegów. Z czasem okazało się, że 3-litrowy silnik jest doskonałym punktem wyjścia do wielu modyfikacji i przeróbek, przez co dziś znalezienie oryginalnego, nietkniętego tuningiem egzemplarza niemal graniczy z cudem. Chyba, że będzie to wersja z kierownicą po prawej stronie. Co zaskakujące, ogromne zainteresowanie tym modelem, a przede wszystkim jego możliwościami sprawiło, że na nasz rynek trafiają nie tylko auta z Wielkiej Brytanii, ale również z Japonii. I to one są najtańsze. Samochód w niezłym stanie z dokumentami do ewentualnej rejestracji kosztuje około 20 tys. zł. Rozbity z kierownicą po właściwej stronie tyle samo. Tańszych nie ma i raczej nie ma co szukać. Są za to samochody po pełnym profesjonalnym tuningu. Kosztują od 100 tysięcy zł za wersję o mocy 600 Koni do 180 tysięcy za maszynę, która na wyścigowym paliwie osiąga nawet 1200 koni. Tym samochodem można się rozpędzić do 361 km na godzinę. I to tym autem ustanowiono polski rekord prędkości. I to wszystko na dziś. Bardzo Państwu dziękuję, życzę miłej pogody w weekend i do zobaczenia w kolejnym odcinku Motodziennika już w poniedziałek. Do zobaczenia.